Jak przepyszna, szybka przekąska. Dla mnie jest to przekąska, dla niektórych może służyć jako pełne danie, w zależności od tego, jakie macie zapotrzebowanie. Mianowicie mam na myśli camembert zapiekany z boczkiem i z czosnkiem. Możemy go zapiec w piekarniku, możemy go podsmażyć na patelni i możemy go na przykład przypiec na grillu. Dla mnie najłatwiejszą opcją będzie opcja podsmażenia, także zrobię to dzisiaj w takiej wersji. Czego będziemy potrzebować? Ser camembert wedle Waszego uznania, który smakuje Wam najbardziej, czosnek, no i boczek w plastrach. Jak najbardziej keto, jak najbardziej pyszne i jak najbardziej szybkie. Dodatkowo pokażę Wam też, jaką sałatkę dodaję do tego dania przekąski, żeby też urozmaicić trochę jej smak. Także nie przedłużam i myślę, że możemy zabierać się do roboty. Możemy więc zaczynać. Pokażę Wam, jak ja przygotowuję camembert z boczku. W pierwszej kolejności układam kilka plasterków boczku naprzemiennie. Potem właśnie nimi będziemy dookoła zawijać nasz ser. Tutaj mam pokrojony w plasterki czosnek, około 2 ząbki. Tutaj na spodzie, na boczku, gdzie będzie leżał ser, układam właśnie czosnek. Dodam jeszcze jeden plaster. I teraz czas na ser. Następny krok to zawijanie boczku na ser i już też możemy ułożyć na wierzchu czosnek. Jeżeli macie ochotę dodać coś innego, jasne, możecie oczywiście. Mi w tej wersji smakuje póki co najlepiej. No i kontynuujemy zawijanie. Starajcie się naciągać ten boczek jak najmocniej, żeby on się trzymał. On się może rwać delikatnie, ale pamiętajcie, żeby okalił cały ser, zakrył i wtedy będzie najlepszy efekt. Ok, ser jest już zawinięty, wygląda to tak i możemy przejść do smażenia. Na mocno rozgrzaną patelnię kładę papier do pieczenia, a na papierze nasz ser zawinięty w boczku. Smażę tak około 3 do 4 minut na każdej ze stron. Możecie w międzyczasie delikatnie sprawdzać twardość sera, czy już się w środku rozpuścił. Możecie sami też oceniać, jak bardzo chcecie mieć podsmażony boczek. Sprawdzę, jak wygląda mój ser pod spodem. Widzę, że dosyć mocno się smaży, więc przewracam na drugą stronę. Kiedy nasz ser się smaży w boczku, możemy przejść do przygotowywania sałatki, o której wspominałem Wam, którą ja standardowo dodaję do tego dania. Cebulę kroję w piórka dość cienkie. Dodatkowo, jakby nawet nie dodatkowo, tylko głównym składnikiem tej sałatki jest ogórek. Także ogórka kroję ze skórką. Lubię ze skórką, mam najwięcej witamin. Plasterki. Możemy zrobić sobie połowę ogórka na okrągłe plasterki, drugą połowę na przykład już na pół księżyca. Rzucamy ogórka i cebulę do jakiejś miseczki i będziemy dodawać również koperek.
Jest to bardzo fajna, bo taka świeża, wiosenna, letnia nawet można by powiedzieć, sałatka. Bardzo orzeźwiająca, pasuje fajnie też do grilla na przykład. Tak wygląda. Pełnej okazałości, znaczy jeszcze nie pełnej, bo będziemy teraz przyprawiać. Dodajemy pieprz. Odrobinę soli. Oczywiście w moim przypadku jest to sól himalajska. Oliwa z oliwek. Myślę, że około łyżki dwóch. Oraz ja lubię dodać troszeczkę mocniejszego smaku za pomocą octu jabłkowego. Myślę, że tak z łyżeczka do dwóch powinna wystarczyć. To już zależy od tego, jak mocne smaki lubicie. Ona się może chwilę przeżreć, ale uwierzcie mi, pasuje idealnie do camemberta zapiekanego w boczku. Camembert w boczku jest już gotowy. Spójrzcie, jaki jest mięciutki. Dodaję do niego, tak jak wspominałem, sałatkę z ogórka, z koperkiem i z cebulą, z oliwą i odrobiną octu jabłkowego. I popatrzcie, co teraz jest najlepsze. Spójrzcie, co dzieje się z tym serem, kiedy go rozkroimy. Życzę Wam smacznego. Spróbujcie. Na pewno nie będziecie żałować. Oto i camembert zapiekany, przysmażony w plastrach boczku z czosnkiem i z sałatką z ogórka świeżego z koperkiem. Uwierzcie mi, na pewno Wam posmakuje. Skradnie serce wielu gościom na grillu bądź na tego typu imprezie. Spróbujcie, dajcie znać w komentarzach, jaki Wasz jest pomysł na zrobienie takiego camembert, co Wy byście dodali. Uwierzcie mi, kombinacji jest mnóstwo. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie komentarz. No i cóż, zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia!